Witam wszystkich na kolejnym już odcinku Rozmowy za światami. Dzisiaj na Państwa życzenie, a trochę z mojego sentymentu, Babcio Chmiel. To rysownik, to niesamowita postać, ale najbardziej znana jest nam z Tytusa, Romka i Atomka. Kto z nas, mówię nas, nasze pokolenie, nie zaczytywał się w tych książeczkach? Kto z nas nie odkrywał tajemnic i uczłowieczania Tytusa? A więc, jeśli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, suba, udostępniajmy. Liczę na Państwa życzliwość i dzięki Państwu funkcjonujemy. Już tyle lat naszego funkcjonowania, tyle ciekawych ludzi, tyle spraw. Mój Boże, można by tak retrospektywicznie przepatrzeć to wszystko. Ale dzisiaj zapraszam na Babcia Chmiela. Jak to ładnie zabrzmiało, ale to Babcio Chmiel. Pierwsze, co usłyszałem, co mi przyszło do głowy, to słowa ogrom tajemnic. Jakże wielki ogrom tajemnic oglądasz po drugiej stronie. Jakże to wszystko, co do tej pory robiłeś, staje się małe albo bardzo małe. Człowiek posiada wyobraźnię. I na podstawie wyobraźni może budować lub też teoretyzować. Tak działo się w moich różnych rysunkach, kiedy rysowałem latającą wannę, kiedy przenosiłem moich bohaterów w dziwny świat. Ale wyobrażenie o tym, co zobaczyłem tutaj, nasze, jest tak naprawdę zerowe, żadne. I żeby zrozumieć to wszystko, co człowiek tu widzi, trzeba naprawdę dużej wiedzy i mądrości na ziemi. I nie ma takich mędrców. I możemy przekazać trochę tego, co tu jest. Możemy uroić parę kropli widoku tych pięknych tutaj drzew. Możemy odsłonić kurtynę na scenę, ale to wszystko jest mikrocząsteczka tego, co już oglądasz w pierwszym momencie, kiedy tam się zjawiasz. Ja cieszę się, że mogę to powiedzieć, ponieważ zawsze ciekawił mnie świat, ludzie, bez względu na moje światopoglądy. Możesz mieć światopoglądy, jakie chcesz, ale najważniejszą cechą jest to, aby nie krzywdzić ludzi i niczego im nie wmawiać. Nauczyłem się po czasie, że trzeba rzucić hasło i albo ludzie zrozumieją i pójdą za tym i będzie to fajne, albo ominą i nie należy ich wciągać. W szkole było zawsze tak, że pani mówiła 2 plus 2 równa się 4. 1 plus 1 równa się 2 i tak dalej. Ale pani mówiła, rzucała to i patrzyła na dzieci i dawała do zrozumienia, że albo to załapiecie, albo nie. Jak nie załapiecie, będziecie powtarzać. Jak nadal będziecie durni, no to będziecie mieli trochę pod górę w tym świecie. I tak jest w życiu. Rzucasz hasło i albo rozumie ktoś się, albo nie. Tu wszystko diametralnie przewraca ci się do góry nogami. Mówię diametralnie, ponieważ
Powtarzam jeszcze raz, wyobrażenie o świecie, który czeka na ciebie, jest żadne, zerowe. Nawet jeśli coś wiemy trochę, to nie wiemy nic. Jest tak niesamowity, jest tak wielowarstwowy, jest tak wielopokoleniowy, jest tak wielokulturowy. To wszystko, co zobaczyłem tutaj, nie miałoby miejsca na naszej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że my między sobą potrafimy się pokłócić, ba, pozabijać. Więc jakże ta wielokulturowość, wielonarodowość, można by powiedzieć, mogłaby egzystować bez żadnych władzy, partii? Tu nie ma rządzących. Tu sam rządzisz. Sam rządzisz sobą i sam wiesz, co jest dla ciebie dobre. I jest to prawdą, bo przecież nikt nie wie, co jest dla ciebie najlepsze. Oczywiście będzie ci wmawiał, że to jest dla ciebie najlepsze, bo on wie. Ale na jakiej podstawie może wiedzieć, że dla ciebie jest to najlepsze? Skoro ty mówisz, że tamto jest dla ciebie lepsze. Dlatego tu świat polega na tym, że sam sobie wybierasz, co chcesz, jak żyć, jak funkcjonować, ale nie zakłócając tego całego wielkiego tutaj spokoju, tego świata, tej dobroci. Będę mówił krótko, ponieważ moje słowa nie opiszą tego, bo nie jestem w stanie. Więc chcę powiedzieć jedno. Miłość do drugiego człowieka, wiara w Boga jest przepustką do lepszego świata. I jeśli ktoś od dzisiaj stanie się religijnym fanatykiem, to tylko zatrzaśnie sobie drzwi do raju. Jeśli zaś stanie się piewcą dobrej melodii, jeśli uchyli uczucia, emocje, miłość, jeśli będzie pomagał innym, a przy tym wierzył w Boga i pokazywał drogę do Niego, otworzą mu się całe wrota. Myślę, że zrozumiale powiedziałem i dosadnie. W moich kreskówkach, komiksach, książkach opisywałem różne dziwne rzeczy. Opisywałem profesora, który tworzył im różne pojazdy. Ha. Wszyscy mówili, geniusz, geniusz, jak on przewidział, co zobaczył. Nic nie wiesz o świecie, marny człowieku. Nic nie wiesz o tym, co możesz zobaczyć, co cię spotka, co cię czeka. Nic o tym nie wiesz. I choćbyś nawet stanął na głowie, niewiele się dowiesz, póki nie przekroczysz zasłony życia i śmierci, a może bardziej życia niż śmierci. Powiem jedno, tu jesteś bardziej umarły, a tam bardziej żywy. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cieszę się, że ciągle zaglądacie do moich komiksów. Niech one też dają coś dobrego, ponieważ tam naprawdę uczłowieczaliśmy tego Tytusa, ale pokazywałem, jakim trzeba być człowiekiem. Ci harcerze to nie od harców, jakie mieli wyprawiać, tylko od takiego fajnego podejścia do życia. Dodajemy jeszcze do tego miłość, Boga i wszystko się zmieni. I tak to pozostaje. Ja również dziękuję. Na dole, na YouTube, dał taką możliwość. Jest takie okieneczko, tam naciśniesz i pisze wesprzyj. I mogą Państwo wesprzeć tam jakiś datkiem nasz film. Liczę na Państwa dobrotliwość, życzliwość, taką, jaką my dajemy dla Was. Wszystkiego dobrego życzę. I myślę, że razem dokonamy wielu fajnych rzeczy. Nie bójmy się mówić prawdy i nie bójmy się mówić tego, co po drugiej stronie.